Państwo informację. Otóż dostałem od redaktora Jacka Filusa Pakslik, jak mawiał Wilhelm Szewczyk, Pakslik wierszy poety, którego nie znałem. Ja nie jestem specjalnie uszczęśliwiony, bowiem wierszy tak dużo przychodzi do poczty poetyckiej, poczta poetycka pęka w szwach, że ja nieszczególnie odczuwam głód nowych wierszy, ale ucieszyłem się po pierwszej lekturze. Otóż autor nazywa się Adam Wostal, używa pseudonimu Przełojca, wydał tomik Cudowny brak pojęcia i to, co o nim piszą tutaj recenzenci, nieszczególnie mnie przekonało. Oni piszą o prostocie, o naturalności, o czystym zapisie uczuć. Co to znaczy czysty zapis uczuć? Co to za jakość w ogóle estetyczna, poetycka? Jeżeli chodzi o czystość poetycką, to w tym momencie mówię tak, bowiem ten język jest niepodległy temu językowi, który nie jest językiem poetyckim. Inaczej mówiąc, autor tych wierszy tworzy poprzez swój własny język nową jakość obrazową. Jest to bardzo trudne do przeczytania, bowiem czasami w jednym krótkim wersie zmienia się przyporządkowanie logiczne, gramatyczne. Te wiersze są do kontemplowania, do wczuwania się. Więc ja teraz nie mogę się wczuwać, tylko muszę to jako tako przeczytać. Proszę o wyrozumiałość. Przed świtem skrytani. Chwila, kiedy z twoich rodziłem się źrenic, winna ugiąć szmer powietrza i jak zapach deszczu minąć w ziemi. Przyznaj, nigdy mnie tu nie znajdziesz, ledwo mgieł wchłoną się pory. To, kim byłaś, wiesz, zapomnij, łapiąc znikąd tchnienia skurcz. Obejdź, jeśli tylko możesz, każdy strzęp moich warg. Jeszcze jeden wiersz. Mrugnąć w ciszy chmur. Odkąd pełzłaś mi pod skórę, żyw gardłu nie uszedł, choć najmniej słyszalny jęk. Pozwól w czas, gdy mrugnę, skroplić jeszcze nieco drgań. Z chmurami tuż, nie wiem, ale po chyba nocy lżej wyją. Jakby to nie one tu były nieraz, mówisz o wracaniu, że wiatr jakiś ogień i coś na kształt ziemi. Proszę Państwa, to jest tak zawsze w poezji, kiedy mamy do czynienia nie tyle z tak zwanym opowiadaniem poetyckim, z dbaniem o jakąś recytatywność wiersza, ale kiedy po prostu samo kształtowanie języka poetyckiego jest najważniejsze i tylko w ten sposób można nazwać, można wyrazić. Otóż wtedy tak jest zawsze, że kiedy się czyta na głos, to ten wiersz się wymyka i są trudności. To nie jest wiersz do przedstawienia na jakiejś wieczornicy poetyckiej, na spotkaniu autorskim, sądzę, a autor, poeta także będzie miał kłopoty. To jest wiersz do czytania w samotności, w ciszy. Ale chcę powiedzieć, że Adam Wostal, pseudonim Przełojcan, ciągle z góralska mi się to tutaj Przełojcan, nie można tego inaczej akcentować, ciągle tak Przełojcan, Wolec Orkiestra. Otóż Adam Wostal jest poetą, który zrobił na mnie kolosalne wrażenie i bardzo chętnie bym przeczytał więcej jego tekstów. A co Państwo o tym sądzą? Trudna poezja oczywiście, ale bardzo wartościowa.